Hej, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapy Diversity. Razem ze mną oczywiście Frodo. Cześć, cześć, witajcie. I Torgus. Dzień dobry. Tak, i kolejne zmagania z wełnowe na nas czekają. Teraz ja wybieram. Postraszę was czymś trudnym. Okej. Okay. No. Ja wybieram Trivia Brunch. To są ponoć ciekawostki, tak? Ale zobaczymy, z czym to się je. No, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Tak, nie wiadomo, o co chodzi. Oh my god, jakieś tabliczki. Jesteście tu? Kill me now. Nie widzę was. Ja też nie widzę was. Ja też nie. Może trzeba się wylogować i zalogować jeszcze raz. Yes, no. A macie też jakieś pytania? Tak, nie. Mam pytanie na ścianie. A jest tu, dobra, widzę. Nie. Questions no. Kill me now. No, też to mam, a z drugiej I masz... Don't get it. A to, no właśnie. Yes. No. No. No to no. Zdecydowanie no, ale czekajcie, bo ja was... Yes. O, jest Ania. O. Dobra. Dobra, jesteśmy. Co to było? Nie wiem. Okay, let's start with an easy one. What game are you playing? No, Minecraft. Minecraft? No, wbijaj. A, to będą pytania takie, fajne. Dobra, no. Okay, dobra, drugie pytanie, ktoś inny. No, o, kurczę, kolej. Ale tu są... Now let's get serious. What year was Minecraft initially released? Nie mam pojęcia. Ale to ta pełna wersja Minecrafta? Czy w ogóle jakakolwiek? No chyba, że też chodzi o tą betę, kiedy wyszła, tak? Nie wiem. Znaczy, no, Minecraft jest od alfy, albo nawet jeszcze przed alfą. Ja bym pre-alfa, 2012 dał, nie wiem, tak mi się wydaje. Nie, mi się wydaje, że to jest starsze. Tak? No, Minecraft? 2012? Nie wiem, jakoś fenomen tego Minecrafta, nie wiem. Ja jakoś... bym nie wiem. Ja to bym strzelał tu. 2010 bym dał. Na pewno nie 2009. Dałbym 10, nie wiem, ale Aniu, ty jesteś specjalistką. No możemy spróbować. No, ja nie wiem, bo ja nie pamiętam. Au. Okej? Aha. To jest bardzo interesujące. Aha, spoko. Zginęło nam się. Od początku. Od początku? Mhm. Czyli nie, czyli ja pierwszy no. Nie, ja powiem... Ej, a ja wchodziłam w jest, to kto kliknął nie? No wtedy? Ja teraz, aha, czy nie można było, dobra, to daj jest. Bo ja zginąłem jak dałem na to. Dobra. Pozdro. No, Minecraft. Minecraft. No i teraz... Jezu, jak mnie tepie. To teraz ktoś inny niech strzela. No ja mówię wam, dałbym te, no ale jak chcecie, 2012. No to spróbuj, no. To idź. Okej, kaktus? Jezus Maria. Ej, ale fajne śmierci tu są. No, dobra, czyli tu jest. Jest. Minecraft, gdzie był? Dobra. Dlaczego tu nie ma żadnych checkpointów? Bo dobra. To takie przechodzenie jest trochę męczące. No to 2011. 11, tak? No to dobra. Nie wierzę. Ale jakie... Nie, 2009? A Aniu, ty na samym początku, na pewno nie 2009. No, kurde, mi się wydawało, słyszę że lawę. Wtedy nie było Minecrafta. Oh fuck. Ouch. Dobra, metodą prób i błędów rozwiązaliśmy. Minecraft, tak, i 2009. No bo ja w 2009 jeszcze nie widziałam. Dobra, Frodo, teraz ty. Co tu mamy? Czytaj pytanko i odpowiadaj. Tak, ja z angielskim nie za bardzo, więc ja wam nie... Kto stworzył Minecrafta? Kto stworzył? Oh, tak. Oh my god. Ja wiem. No to dobrze, że wiesz. Ja mogę strzelić i Aniu powiesz, czy dobrze strzelam, poczekaj. No. Nie mam pojęcia. Ja bym dał tego tu. Pearsona, nie wiem. Tak, Markus Persson. Tak? Tak? Chociaż czekaj, bo tu jest jeszcze... Nie, to jest... Ale ja strzelałem. Tak, Markus Persson był no to pierwszą osobą. Wchodzimy. Jej! Dobra. Dobrze. The name of the accent block in this room is endstone. What biome is naturally found in... Aha, no ale to... ten, na którym stoimy, tak? Nie, ten, znaczy no ten tutaj i tak... Tutaj, Nie wiem, z X-a, co się... No wiem. I na jakim biomie on się pojawia, no, tak? No, ja wiem. To nie. Nie mam pojęcia. Nie, to w ogóle... Ja i Minecraft i to jest... No, ale przeczytajcie, co wam się wydaje najbardziej prawdopodobne. Endstone. No to ja bym dał, że w endzie. No. Tylko, ale the end czy Enderland? No właśnie, jest... wydaje mi się, że powinno być the end, ale nie jestem pewna, jak twórca mapy, wiesz... To ogarnia. Bo wiecie, trzeba też brać pod uwagę, że to jest mapa na wersji 1.7.4, tak? I że... No tak, ale to End aha, zawsze to się nic nie... nazywał dobra. End, no tylko, że po polsku, a ja nie wiem, czy... Au, 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 au.
Czyli po angielsku inaczej się nazywa. Okej. Dobra, tu szybko Minecraft. Dobra, tu był 2009, tak, i teraz... Jak on się nazywał? Pearson. Marcus Pearson, no. Dobra, i? I teraz... I ten Enderland. Albo, nie, czekaj, bo już mieliśmy na tej mapie ten biom i on się chyba nazywał Sky. A też, było tak, w nawiasie. W tej z puzzlami, to może tak. To jednak. No. Dobra, to po angielsku to jest Sky po prostu. I teraz tak nazywa się ten blok tutaj, tak? O matko, to już to w ogóle po angielsku. To, bo to występuje w takich podziemnych strukturach. Okej. Okay. O kurczę. Chiseled Circus Decor Stone Brick. Native Stone, Boże Święty. To ja wybrałem za challenge. Albo Decorative Stone, albo ten Circle Stone, ale nie jestem pewna. Tak bym strzelała. To ja bym dał ten Circle. No właśnie, bo kółeczko, nie? No to próbuj. No to cisnę. Nie. Creeper! O Jezus Maria! Ale fajne jest to, że są różne śmierci, nie? Ale nas zabijają. Dobra. Okej. Okay. I tu było... Sky. Sky. Tam. Mhm. Dobra, to teraz ja już się nie tykam. To spróbujmy ten drugi, może decorative. Dobra. Też nie. Mhm. O, śmierć. What are you, some kind of designer? Jaka odpowiedź? Oh my god. To też, że checkpointa tu żadnego nie ma, jak się odpowie dobrze na... Czytania. No i teraz ja nie. Ja... Dobra, dwa zostały. Chiseled Stone Brick czy Chiseled Stone Bricks? Aha, ale... To się różni tylko bricks a brick. Tak. Ja. Yeah. Jeden czy dwa, tak? No. Ja bym dał... Nie, dobra, ja nic nie mówię. Slejcie. Dobra, jeden. Jeden, nie? No. Po prostu. O Jezu. A co to jest? Coś to spadło na głowę. Czyli to jest jednak kilka. Kurde. Oh my god. Nie mamy szczęścia, coś z tym strzelaniem. No. Ale trudne te pytania. Dla osoby, która w ogóle nie interesuje się, się Minecraftem, to są naprawdę ciężkie. No bo... No i to było... No, trzeba się Bricks. Interesować Minecraftem. Tu. Dobra. Dobra. Co teraz? Następne. Which of these items requires the least amount of wood when crafting? Aha, najmniejszą ilość drewna, jaką tak. potrzebują. Pens, młotek, 4 chyba. Ale nie, liczymy, nie liczymy Czekaj, patyków. Czekaj, bo to trzeba właśnie liczyć drewno czy patyki. No właśnie. Bo z drewna robi się patyki. No tak. Właśnie, jak mamy to policzyć? Co to jest slab? Slab to jest półpłytka? Półpłytka, no. Ladder, to nie wiem jak się robi. Tylko teraz w 1.7.4 robiło się chyba inaczej półpłytki niż obecny Minecraft. Oh my god. A trapdoor to nawet nie wiem jak się robi. Trapdoor, o matko. A to trzeba naprawdę tutaj wiedzieć mechanikę Drabinka Minecrafta. Drabinka powstaje z patyków i do tego jest potrzebnych, czekaj, 7 patyków do drabinki. 7 patyków. A z dwóch kawałków drewna, jak się połączy, ile wychodzi patyków? 4? O matko. Jak się położy... Nie pamiętam. Chyba 4. Możliwe. 2. Nie wiem. 4 chyba. Możliwe, że 4. Nie to czekajcie, to trzeba policzyć jakoś. Fence to będą tak, czyli tak. O nie. 2 kawałki. Czyli 4 kawałki drewna na płot, moim zdaniem. Jeżeli liczyć, że z tego drewna robi się też patyki, tak? To 4. Drabinka będzie chyba najwięcej. Dobra, a ten to pytanie, jak się robi ten slab, nie? W 1.7.4. Albo z 3 kawałków drewna, albo z 2, ale wydaje mi się, no to że w sumie najmniej. Znaczy póki co ale slab ma 3. A trapdoor? A nie ma pojęcia. A ma być najwięcej, czy najmniej? Najmniej. Chyba. Tak? The least, no, tak, najmniej. To strzelajmy, no dwie mamy możliwości. Dobra, to strzelajmy w slaby. No, ja też bym strzelał w slaby.
Jej! Pięknie! Yeah! Ogarnęliśmy! Dobra. In standard game of Minecraft, what can you not do in the nether? Oh my god. Find overworld mobs. Wiem, chyba. Tak? Można spać w netherze? Czekaj. No, ja wiem, to strzelajcie. Znaczy, a można ja spać? Co nie można robić, tak? Co nie można robić w tym netherze? Nie można robić w netherze. Ale można spać na pewno, czy nie? Bo ja nie wiem, mi się wydaje, że nie można. Ja tam nigdy nie byłem, od tego zacznijmy. Teoretycznie można kliknąć na łóżko, ale ono wybuchnie. Czyli? Nie można spać. Tak, ale jest jeszcze jedna odpowiedź, która tutaj nie pasuje. Tylko nie wiem, jeśli nie graliście nigdy tak. Ja nigdy nie byłem w netherze. Znaczy mi się kojarzyły właśnie łóżka jedynie, a reszta to nie wiem, czy można tam zasadzić drzewko, nie wiem. Tak, jeśli masz ze sobą ziemię, to teoretycznie można zasadzić. A place water, jest woda w netherze? No i właśnie wody nie można, nie wylejesz jej nawet. Jak no masz to wiaderko, dwie, to teoretycznie tak? Nie możesz wylać wody w netherze. A, no właśnie teraz się tak skojarzyło. Wydaje mi się, że powinno być to, bo spać no teoretycznie też nie można, no ale postawić łóżko postawisz, no. Okej, no dobra. Wybuchniesz. No to ciśniemy. Dobra, spróbujmy. O nie! Nie! Ups! Można... co tam jest napisane? Co? As long as you use a cauldron? Co? Co to jest cauldron? Nie mam pojęcia. Ale oszustwo. Czyli będzie to spanie pewnie. Oj, poszedł. Jezu, teraz to wszystko od początku, Minecraft. Trzeba sobie też zapisywać odpowiedzi na te Dobra, Frodo tu ogarnął, on ma dobrą pamięć. Czekajcie, nie. Jak on się nazywał? Person. Tego nie pamiętam sobie. Sky. I tutaj było Bricks. Więcej. Bricks, z S na końcu. I slab, tu. I dobra, tu nie co... teraz, tak? Tak? No i no, spróbuj z tym spaniem. No dobrze. Jest, dobra. Ja to głupie. Połącz lost match. Obaliło moją teorię. But it does share the place you can... Co? Czyli ta gąb... Jezu, zniknęło mi. But it... T10. But it does share the placing and breaking sound effects of... O ja... Co? Czyli nie łączy... rozumiem, czyli gąbka jakby łączy taki sam dźwięk rozwalania i stawiania z innym blokiem. I jaki to jest jakim? Blok? Aha. Rozumiesz? Oh my gosh. Tak, znaczy, rozumiecie, wiem. No. Kurczę. Ja chyba wiem, ale nie jestem do końca pewna. Czekajcie. Znaczy, jak się stawia, to jest taki... Można tu wypróbować? Nie bardzo. Czekajcie, jak się chodzi po tym, to słyszę, jakbym chodził po piasku? Nie. Zobacz, jak się chodzi po tym. Ja bym po trawie. Znaczy, ja bym dał... Nie wiem, mi się to kojarzy z... Gdzie to było? Dirt. No, nie. Ale to nie ma być efekt chodzenia, tylko no rozwalania. Tak, wiem, tylko mi się tak kojarzy po prostu. A tu jest też chyba gdzieś sound. Nie. Tu jest soul sound. Nie, to nawet nie wiem. A do czego służą w sumie te przyciski na górze? Bo może to są checkpointy. O. Albo i nie. O kurczę. Zabiło nas z powrotem. Dobra, to i tak już nawet... To musimy jeszcze raz. O mój Boże. Dobra, ale to trzeba Frodo ogarnieć szybko. Auć. Czemu mnie zabiło? Nie wiem. Weszła mnie w tą płytkę. No. Nie naciskajmy nigdy więcej przycisków. No. Tak samo jak wtedy w puzzle też nas cofnęło, jak naciskaliśmy coś. Chciałam przetestować. Chociaż w sumie nie kliknęłam ja. Ja kliknąłem. Okay. Przyznaję się. Dobra. Nie no ja wiem. Bym powiedziała, że to jest wełna, wool. Bo wydaje mi się, że gąbka jak się rozwala, to daje taki dźwięk, ale nie jestem do końca pewna. No dobra, 100%. To próbujemy. No próbujemy. My lubimy. Nie, tak nie. O ja. Nie, dlaczego znowu? Oj, tam i tak świetnie nam idzie. Tak. Pytanie, ile będzie tych, wiesz, challenge'y tutaj, w sensie tych pytań, tak? No, znowu to spędzimy z ponad godzinę. Wyobraźcie sobie, że będzie ich tutaj, nie wiem, ze 20. Sky, no. Boże. Tak. I będziemy tak po każdej złej odpowiedzi od samego początku. Slap. Mhm. Sleep. Dobra, to może... I teraz... Tą... Co ty mówiłeś, Frodo? No Rust, ja myślę, tak? Dirt. Aha, dirt, ziemia. Ale może nie być. Nie, dirt to.
Dobra, mogę strzelić w gąbkę. No, strzelaj. Jest! Dobrze. Prawa? Serio? Okay, this room is built mostly with full blocks and what else? Slabs. To jest to na górze, to są półpłytki chyba. Half slabs. O. Double half slabs. Ale to podchwytliwe. Jest takie podchwytliwe. Bardzo podchwytliwe, no. Bo to są półpłytki, ale takie one są podwójne. Połączone. Znaczy, no połączone, no w sensie, że jedną stawiasz na drugą. Nie wiem, jak. No to... Ja po angielsku też nie mam pojęcia, jak. Double to. Half. Znaczy, ja bym się zastanowił między tym a tym tutaj, nie? Double i tutaj, half. No, no te dwa, nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że te double to jest takie trochę podchwytliwe. No, te się być. Różnią, zobaczcie, half slabs i half blocks. Nie wiem. Ja między tymi no, bym wybierał. No bo to są pół tak? bloki, a to są... Ta, to slabs to chyba to jest... Nie to może to nie jest... może slabs to nie jest jakby pół blok, tylko... Płytka? Ta taka naciskowa? Możliwe. Naciskowa? Kurde, nie wiem, bo ja nie wiem, jak to po angielsku się nazywa. Nie wiem, Frodo, strzelaj teraz ty. Ja ostatnio strzelam. Nie wiem. Wybieraj coś. Nie. Bo raczej nie wpadniemy na to. To jest ciężkie, bo te pytania właśnie po angielsku są i odpowiedzi też po angielsku. No. Half blocks, slabs. Niby gram w Minecrafta po angielsku, ale to ja nigdy nie zwracałam na to uwagi aż takiej, na te nazwy. No tak, tak. Dobra, Frodo, no dawaj. Raz kozi no, śmierć, strzelaj. No. Tylko pamiętaj, w co wszedłeś. Half, half... A half as slab, no. Seriously. Aha, jeszcze z nas kpi tutaj, no. Widzę. No bo on zawsze coś tu mówi. Tak, bo jakby, bo to jest... właśnie podchwytliwe, bo to nie może być połowa pół bloku. No tak. Bricks. Tu było slab. Clip. To może po prostu slabs. I grass. Wiem. I grass, tak. Grass to było, nie? Tak, a tutaj nie mam pojęcia, no. To może po prostu slabs, ale to by było takie proste. Albo half blocks, po prostu pół bloki. No to dawaj. Dawaj, to. Dawajcie. Nie. Kurde. O Jezu, znowu creepery. Creeperki są takie fajne. Oh well, they ain't called half blocks. Czyli nie są nazywane półblokami. No tylko u nas się nazywają półbloki. Nie po angielsku. Sky. Bricks. Aha. Wow. Skupiłam się. Lip. Brass. No to dwie możliwości nam zostały. A co nam zostało? Half, nie. Tu slabs, slabs i double. To. Double. Ja double. Bym powiedziała, że to jest jednak to, ten double. No to dawaj. Nie no, jak to nie będzie to. Nie, tak myślę, mówiłem o tym, że to może być slabs. Ale pech, ostatnie. Nie. Dlaczego nie mamy farta? Nie wiem. 9, tak. Jest już, jeszcze gubię. Już mi się pierdzieli, no. Mi też. Ale zobaczcie, jacy będziemy wykokrzeni, nie? Będziemy tak znali Minecrafta teraz. No. Tak. Skip. Raz. No dobra, no to no slab. I slabs. No. Checkpoint, w końcu! Jej! Jej, how many blocks of clay would be used if converting to a brick slab? Boże, co oni się czepili tych półpłytek? Przepraszam, ale wam nic nie pomogę w tym. Clay to jest glina, tak? Tak, blok gliny, żeby z... O Boże. Blocks of clay would be used... Wiecie co, mamy checkpointa, więc możemy próbować. No, przynajmniej tyle. If converting to a brick slab. Ale to no z gliny można zrobić półpłytkę. No właśnie nie, z gliny można przetopić glinę, żeby no. zrobić te takie cegiełki. Mhm. I wtedy z cegiełek robisz pełną cegłę, a potem z pełnej cegły półpłytki. Dobra, co, nie wiem, to wszystko strzelam. Policzyć? Strzelam. No. Trzy, nie wiem. Serio? Yeah. Serio? To lotka graj. Aha. To trzy było, naprawdę?
No widocznie po przetopieniu czy coś tam. Nie wydaje mi się, żeby to było takie proste do tam, wow, do policzenia. Nie wierzę. Dobra, ja mam po prostu, nie wiem, w czepku urodzony. Tak, jakoś wcześniej nie trafiałeś za pierwszym razem. No nie. Obsidian is known for having high blast resistance. Which of these has even more? O Boże. Mm. O Boże. And Portal Flame? Jukebox? Snow? Anvil? Nie. And... No, and... Nie, and Portal jest zrobiony... Aha, bo to z tych dziwnych oczu. Bloków oczu. O Boże. Kto wymyślał te pytania? Andy? A śnieg? No śnieg na pewno nie. Ale o co chodzi w ogóle? No to odpada. High blast resistance, okay. Chodzi o odporność na wybuchowość jakby. Obsidian ma największą możliwą, bo po prostu jak dasz nawet TNT blisko obsidianu, nie wybuchnie, to on tak? Nie wybuchnie. Nic mu się nie stanie. Nie, to śnieg wybuchnie na luzie. No właśnie, tak mi się wydaje. Dobra. Jeśli to nie jest podchwytliwe. Innych Anvil? Rzeczy nie testowałam nigdy. Anvil? A co to Anvil? Ja nawet nie jest? Wiem, co to jest, ja też nie wiem. Anvil to jest kowadło. Kowadło? Tak. Nie wiem, czy ono wybucha. Nie mam pojęcia. Dobra, testujmy, mieliśmy checkpoint, więc... Dobra, dawajcie. Prodo, teraz ty. A no. Nie. No, ja bym właśnie nie powiedziałam. I chyba właśnie nas zgniotło kowadło. Tak. No dobrze, tutaj mamy trójeczkę. To była trójeczka, no. Tak, 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 tak. No i dobra, to teraz wy. Teraz Aniu. To... Ten portal do Endu. No dobra, pięknie. Dobrze, brawo. Which of these methods would generate cobblestone? Dobra, placing water above lava source. Placing lava above water source. Ale podchwytliwe. Jest odwrotnie. Placing water above flowing lava. Placing lava above flowing water. Odwrotnie. Jest na już... pewno musi być płynąca lawa. Na 100%, żeby cobblestone poleciał. Czyli to teoretycznie. Tylko czy lawa nad wodę, czy woda nad lawę? Wydaje mi się, że woda nad lawę, ale... No to wchodzę. Jej! Okay. Tylko zapamiętajmy, dobra. Teraz Frodo, czy tam nie wymanił? Jak ja... All biomes have an ID number used for things like super flat worlds. What is the biome number for desert? O mój Boże. Numer chodzi... biomu na pustyni. A to chodzi o to, jak się wciśnie F3 i koordynaty i tam jest jakiś numer biomu, czy coś? Nie mam bladego pojęcia. Być może ma to ID? Swoje numerki, ale ja nie mam bladego pojęcia. Ja nigdy tego nie sprawdzałam. No to jest w ogóle. Pierwszy słyszę, że jakiś ID tu jest. No to trzeba strzelać, bo kompletnie nie wiem. Dobra, nie wiem. No, strzelać. Jakiś szczęśliwy numer, Frodo. Dałbym 18. No dobra, dawaj tą 18. Nie wiem. Nie. No. Tym razem nie miałem. Aha, 18 to jest Forest Hills. Aha. Dobrze wiedzieć. Wiecie co, tu się pogubiłem w tych... Tu, trójka na pewno. Potem... Tu będzie ten end portal, tutaj. Tutaj będzie water above lava, flowing lava. O, dobra. Dobra, no i teraz 18 odpada, dobra. Ktoś inny teraz niech próbuje. Dobra, moja szczęśliwa liczba 6. 6. O. Swamp plant, 6. No. Yes. Dobra, trójka. And portal. Flowing. Water. Tego nigdy nie. Water above flowing. Tu. Boże. No, to było. Tu, dobra. Tak? Dobra. No, idź. Frodo, teraz ty. No to mamy 15 Pójka albo 2, 15. Tak? Jezus. To wiesz co, czekaj, może no. Właśnie to ma być numerek taki malutki, bo pustynia to jest właśnie tak, nie wiem, podstawowy, no jest podstawowy jakiś, tak? Biom. Dwójka. No. To dwójka. Dobra. On pożyczy z drzewami. Prior to
1.7 Birch trees were the rarest tree in Minecraft. They would only naturally generate in which biome? Świetnie. Ale to poniżej 1.7 czy powyżej 1.7? Nie wiem. No nie chyba mam. Prior. Nie wiem. Prior, co to znaczy? No to nie chodzi o wersję, tak? Tak, tak, tak. Wersja. Tak mi się wydaje. Znaczy, no wydaje mi się, że poniżej, no bo to, jeżeli ta mapa była na 1.74, no to chyba... Taiga, na plainsach z drzewa? Oh, wydaje mi no, się, są że jakieś... na forest. No. Dobra, bierzmy ten forest. Jeszcze kiedyś, jak był Minecraft... Pierwsza myśl jest najlepsza. No, o, brawo. Okay. Pięknie. Coastland is used to grow nether... Ward, co? No, brodawki netherowe. Okej, okay. Which of these potions does not require, co? Nether o ward. Boże, oh, które yes. nie wymagają tak. brodawek. Ja nigdy nie bawiłem się w potki, więc nie mam pojęcia. Ja się bawiłam, ale nie znam wszystkich receptur. Potion of invisibility, potion of harming, potion of weakness, slowness. O, proszę. Nie mam pojęcia. Nie, nie. Teoretycznie do każdej są potrzebne. Nie wiem. Weakness? Nie, nie wiem. Dobra, invisibility. Prawda. O. Jednak nie. To trzeba też chyba strzelać. To będzie interesujące. Tak. Trzy. Nie no, ale pytania są ciekawe. No, tak, tak, tak. No, ale trzeba ale trudne, naprawdę, naprawdę. No. Znać podstawy Minecrafta. Racing. Tego nie wiem. Ja też nie pamiętam. Boże, water. Above lava source. Nie, nie, source. Nie to. Dobrze, teraz kapnąłem się jak naciskam. Nie, tego nie naciskam. Nie naciskaj, pozwól innym. Tak. No, jeszcze raz. Ja tego nie tykam. Water above flowing lava. Okej. Okay. To była I dwójeczka. Dwójka. I forest. Forest. Dobra, i teraz... może harming, bo to jest jako taka zła potka. Nie wiem. Weakness i harming to są raczej takie złe potki. Zresztą u nas też jest... No też. Nie wiem. No strzelajcie w coś. Prawda, teraz ty. No, ten harming chciałaś. To był pierwszy no twoja myśl, tak? No, powiedzmy, że druga. A, no. Ja bym dał to z weaknessem. No to będzie następne. No to następne. Będzie należało do ciebie. No, tylko zanim tam dojdziemy, to trochę potrwa. Oj tam. Świetnie to idzie. A one widzę przez głowę znaczy nie, Frona. Początek mieliśmy dobry. Teraz trochę lamina. Dobra, czekaj. Koniec.